Czy historia może inspirować? Oczywiście, zwłaszcza jeśli jest to historia tak niezwykłego miasta jak Oleśnica. Wybierzmy się więc na historyczny spacer z Fundacją Kachny. Nasza fundacja zajmuje się promocją historii naszej Oleśnicy, naszego księstwa oleśnickiego. Zajmujemy się pokazywaniem tego, co najpiękniejsze w Oleśnicy. Organizujemy koncerty, spotkania oraz przyjmujemy turystów do naszego pięknego miasta. Dzisiaj chciałbym, aby było o wolności i marzeniach. O wolności dlatego, że dzisiaj wyjątkowy dzień, 13 grudnia. Wyjątkowy również dlatego, że jest niedziela. Na pewno pamiętacie, co wydarzyło się 39 lat temu. Odebrano nam wolność, a przynajmniej próbowano. Stan wojenny 13 grudnia właśnie w niedzielę się rozpoczął. O wolności warto mówić zawsze, bo zawsze, czy wtedy, czy dzisiaj, czy 100 lat temu, 200 lat temu, ludzie zawsze o nią walczyli, zawsze zabiegali. Ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Pamiętajmy o tym, że za wolnością musi iść odpowiedzialność. Jeżeli nie idzie odpowiedzialność, za plecami wolności idzie anarchia. To jest coś bardzo złego. Burzy to, co pokolenia budowały, to, do czego dążyły. I spójrzmy na to miejsce, w którym jesteśmy. Piastowie wybudowali ten obiekt, ten kościół, kiedyś zamkowy. Czy przewidywali, że ten kościół powstanie dla tylu pokoleń do przodu? Kiedy Karol II Podjebrad zbudował, stworzył bibliotekę, czy wiedział, że jest prekursorem tych bibliotek publicznych, które dzisiaj mamy tak wiele w Oleśnicy i w ogóle na świecie? Kiedy Wirtembergowie uruchomili organy, czy spodziewali się, że po wiekach one nadal będą grały i pokazywały swoje piękne dźwięki kolejnym pokoleniom? O tym należy pamiętać, bo wolność jest dana ludziom dlatego, żeby pamiętali o tych, którzy byli wcześniej, a tworzyli rzeczy, przedmioty, wydarzenia dla tych, którzy przyjdą po nas. Marzenia. Marzenia to tak naprawdę temat tego spotkania. Kiedyś po 1945 roku, kiedy przyjechali tutaj pierwsi Polacy, zobaczyli obce miasto. Szukali powodów, dla których mają tutaj być. Gdybyśmy zobaczyli na plan miasta z 1948 roku, to zobaczymy, że w pewnej części miasta jest ulica Zbigniewa z Oleśnicy. Piękna, niesamowita postać, biskup Krakowa, ale niestety żadnego związku z Oleśnicą nie ma. Nie miał. Szybko ulicę zamieniono na ulicę Jana Matejki, która jest do dzisiaj. I z tym Matejką mamy związany następny temat, który chciałbym wam opowiedzieć. Przed nami książka, znana prawdopodobnie wielu oleśniczanom, Wojciecha Mrozowicza. Przed nami strona 30, obraz pokazujący rysunek, pokazujący Konrada I Oleśnickiego. Według autora książki narysował tą postać Jan Matejko. Na stronie internetowej oleśnica.org znajdziemy tą samą postać. I dopisek. Konrad I według rysunku Jana Matejki. Zagadka dla matejkoznawców. Nie istnieje w spisie wykonanych obrazów. Nasza fundacja postanowiła znaleźć matejkoznawcę. Pan Marek Klat, historyk, wydawca, reżyser, pisarz, którego poznaliśmy, gdańszczanin, pomógł nam zapoznać się z tym tematem. I oto, co znajdujemy.
Ta sama postać, prawda? A zobaczmy, jak podpisana. Konrad II Czerski. Kimże był Konrad II Czerski? Wnuk Konrada Mazowieckiego, tego, który sprowadził krzyżaków do Polski. Jak to możliwe, że postać Konrada II Czerskiego u nas w Oleśnicy uchodzi za Konrada I? A może to jest błąd? A może Matejko narysował jedną postać, a podpisał raz Konrad I Oleśnicki, drugi raz Konrad II Czerski. Tajemnica, zagadka. A może ktoś z was wie, kto się pomylił? Profesor z Gdańska, który opowiada nam o Konradzie Czerskim, drugim? Czy popularne informacje nasze z Oleśnicy, że jest to Konrad I Oleśnicki? Takich zagadek, takich tajemnic. Oleśnica ma wiele jeszcze do opowiedzenia, do odszukania, do opisania. To są marzenia tych, którzy naszym miastem, naszą okolicą się interesują. Zapraszam do współpracy z naszą fundacją, z naszą Oleśnicą, do promowania jej, do pokazywania ciekawostek, a przede wszystkim ich odkrywania. I to wcale oczywiście nie znaczy, że ta książka jest zła. Opisuje wiele wspaniałych rzeczy i historii o Oleśnicy. Ale one stały się tak dawno, że dzisiaj trudno całą prawdę znać. Więc szukajmy jej, bo prawdy zawsze warto szukać.